Dzisiaj świat zajmuje się ofertą pseudo życia, impulsów różnych. Tak jak nieraz ktoś jest już w stanie jakiejś śmierci klinicznej czy ataku serca i już, przepraszam, na zewnątrz wygląda jak nieboszczyk i przykłada mu się te elektrody do piersi i strzela się tym ogromnym jakimś napięciem i natężeniem i jego ciało się podrywa. Cały taki prąd potrafi poderwać ciało, ale oczywiście opada, nieraz te elektrostrząsy nie dadzą. Proszę Państwa, co to są te różne gadżety? iPody, komórki, które kupujemy i cieszą przez pół roku, te nowe cuda w komputerze, że ktoś jest taki zblazowany i mówi, o, coś sobie kupię i wtedy te elektrody i trach. Co to jest seks, proszę Państwa? Nic mi się nie chce, nic mi nie chce, nagle spotykam się z dziewczyną, czuję podniecenie, życie, chce mi się do niej mówić. O rany, mówię do niej. Od wczoraj nic nie mówiłem, a mi się nawet chce mówić, bo już mam elektrodę przyłożoną i będzie grzech i trach, na chwilę ożyjesz. A narkotyki, a seks, a profanacja chrześcijańskich symboli. A jakbyśmy krzyż tak wzięli, połamali, to będzie ciekawe. Ciekawe, co katolicy na to powiedzą. Proszę zwrócić uwagę, czym się świat ożywia, tylko że to wszystko działa coraz krócej. Niektórzy mnie pytają, proszę księdza, dokąd zmierza świat? No ja właśnie się pytam, a jak się znudzi? Już się ten seks znudzi z przodu i z tyłu i taki. A jak się znudzą już te cuda, już będziemy mieli ten internet z taką szybkością i wszystkie filmy, i wszystkie obrazy i będziemy mieli z wszystkimi połączenia przez ściany i przez sufit. A jak już sprofanujemy wszystko w chrześcijaństwie, bo to jest dość proste, już krzyże i Matkę Bożą, prawda, przedstawimy tak czy inaczej wulgarnie, to czym się ludzie pobudzą? Jak już będziemy właśnie alkohol, narkotyki, jak już organizm nie będzie mógł tego wszystkiego przyjmować, to czym się pobudzimy?